Witam wszystkich na kanale. Prawdopodobnie wszyscy próbowaliście wymontowywać agregat z lodówki, ale po wymontowaniu nic się nie działo. Dlaczego? To proste. Tu są dwa kable, jeden zasilający, to jest ten, no i drugi to jest termostatyczny. Musicie po prostu te dwa złączyć niebie, musicie złączyć brązowy z czarnym, no i agregat wam podziała. No i teraz jak to przełączyć w tej skrzyni tutaj? To bardzo proste. Możemy wszystkie druciki wyszarpać z tego termostata. My to sobie tak zrobimy. Podłączymy to sobie na krótko. Zrobimy to tak szybko, żeby dobrze było widać, jak te poszczególne kolory połączyć. To są właśnie wszystkie druciki z termostata. Teraz musimy ten czarny podłączyć z tym brązowym tutaj. No i możemy sobie wyszarpać te druciki wszystkie z termostata. Tak, termostat. Ten drugi kabel nie zasilający mamy wyciągnięty. No i teraz mamy takie coś przełączającego. No i brązowy kabelek załączamy. I gdzie był czarny, to też podłączamy. No i próbujemy załączyć sprzęt. Sprzęt nam działa, dmucha też. Możecie sprawdzić. Widzicie, że dmucha. Kompresorek jest bardzo silny, bardzo wytrwały. Ale jeszcze jedna rzecz tutaj. Gdyby doszło ku zwarciu albo się wam kompresorek nie kręcił, tutaj jest ochrona cieplna. To wam po prostu wyłączy kompresorek. Na przykład w tym przypadku możecie usłyszeć taki dźwięk. Słyszeliście ten dźwięk? To nam pykło, no i teraz musimy poczekać na chwilę, aż nam ta ochrona po prostu puści dopływ energii. Jest to bardzo ciepłe. Musi nam przepuścić energię do tego kompresorka. Nic się nie dzieje. Dzieje się to często, bo kompresor się nie kręci, a napięcie tam idzie. No to po prostu trzeba na chwilę poczekać. No i my poczekamy, aż to po prostu pyknie znowu. No i dajemy sobie pokrywę. I czekamy. Słyszeliście? Cykło. No to teraz wypróbujemy znowu. No i dmucha nam znowu kompresorek. No i czasami to wyłączano, bo ta ochrona po prostu jest dlatego, jeżeli motor się nie kręci, to po prostu napięcie się stęża w tej skrzynce, no i wyłączy dla bezpieczności. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za komentarze, lajki oraz subskrypcje. Mam nadzieję, że wam wszystkim pomogłem, jak szybko załączyć ten kompresorek. No i do widzenia wszystkim i miłego dnia.